Cześć moi drodzy. Dzisiaj mam dla was coś innego niż zwykle, chociaż zbieżnego z niedawnym materiałem o Synology. Dzisiaj będziemy mieli coś od firmy TerraMaster. Jak oglądacie z Maslow, to u niego był dokładnie ten sam model. On go wytestował od strony, powiedzmy, zewnętrznej, a my sobie zobaczymy od strony wewnętrznej. Zajrzymy mu tam do wnętrza i sprawdzimy, jak go tam pan Chińczyk zbudował, jak to ogólnie wygląda. Od tej drugiej strony, bardziej elektronicznej, zapraszam do oglądania. Paka jest dość duża, przez co mam dość spory problem, żeby to otworzyć tutaj i wam to zaprezentować, ale postaram się to uczynić i nic tutaj przy okazji nie rozwalić. Tutaj mamy zasilacz, śrubki, kabel sieciowy i jakieś instrukcje obsługi, więc to na razie damy sobie na bok. Nas interesuje tak naprawdę ta aluminiowa kosteczka. Można popatrzeć, jak to ładnie wygląda. Widzicie, bardzo zgrabne. Zgrabna postać, nieco większa niż Synology. I co jest potrzebne, żeby to rozkręcić? Kręty typu PH, 4 sztuki z tej strony, 2 porty LAN, USB 3.0, HDMI, zasilanie, włącznik kontrolki, kieszenie, ramki bardziej i 2 porty w środku SATA. No, konstrukcja taka prosta. O, widać już jakiś tam radiator wewnątrz. Normalnie mój ulubiony wkrętak. Pięknie, tu będzie dobrze, a tutaj też. Nie za długie, nie za krótkie. I co teraz z tym trzeba zrobić? Ściągnąć? O, proszę. O Jezu! Rozsunęło to się wszystko. Nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie z demontażem tego sprzętu. Tak, jest wpięty wentylator. Okej, poszło. I co, to ma wyjechać w tą stronę, bo praktycznie samo wyjechało. Ładny. Ładny aluminiowy profil. To się ceni. Konkretny wentylator. Czteroprzewodowy. Nieźle, możliwe, że z PWM-em. I o, proszę, bootloader na USB. Widzicie, jakiś pendrive tutaj jest prawdopodobnie. Prawdopodobnie na bootloader, a może system. Zobaczcie, nawet jest wtyk ATX-owy. Dodatkowe złącze. Co to jest? Brzmi jak dodatkowy port ethernetowy. Czyli może są gniazdo na pamięć RAM. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaintrygowany tą konstrukcją. Tutaj pełno złącz na dodatkowe wentylatory. Złącza LPC w razie co, jakby się BIOS wysypał albo coś innego. Tutaj jakieś zworki konfiguracyjne. Zaraz ogólnie do tego zobaczymy. Jeszcze raz zauważę, że jest złącze ATX prawdopodobnie do zasilacza. Mogłoby być użyte. Dodatkowy slot na pamięci RAM. Jest wypas. Dodatkowa możliwość osadzenia tutaj kolejnego portu ethernetowego, czyli może trzeciego. Zaraz to sobie wyciągnę. Jest tu jeszcze miejsce na jakiś układ, którego nie ma. Widzicie? Może sieć 10 GB i pod to jest ten port. Nie wiem. Co tu jest jeszcze, żeby to rozkręcić? 4 wkręty typu PH. Oznaczenie sugeruje, że jest to użyty procesor z rodziny Intel J czy 355. Szczerze mówiąc, nie przeglądałem zbytnio specyfikacji. To Masło, myślę, z Masło wyjaśnił dość konkretnie u siebie. My sobie tutaj uzupełnimy, ja sobie uzupełnię ten materiał
o część, powiedzmy, hardware'ową. Nie każdy ma możliwość zajrzenia do wnętrza takich sprzętów. No to my sobie to sprawdzimy. Ja sobie to sprawdzę dla was. Ok, płytka nie chce wyjść, bo jeszcze jest tutaj złącza wpięte do SATA. To coś opornie wychodzi. Front panel, diody i tak dalej. Taśma do tego. Trzeba to rozpiąć i przy tym... No, ciężko wychodzi, bardzo ciężko. Ale to złącze chyba jest zaklejone. I to tak konkretnie. No dobra, to nie będę tego męczył. Po prostu wykręcę płytkę. Tu jest płytka od LEDów. Wykręcę to i wyciągnę tą płytkę. Przez to będę mógł sobie spokojnie operować całą płytą główną. Teraz chyba to wyjdzie. Wyszło. Porty SATA, nic tutaj nie ma, tylko sygnały, zasilanie, kondensatory filtrujące i to wszystko. I nasza płyta główna. Co my tu mamy z tej strony? Pamięci RAM. Nie wiem, ile tego RAMu tutaj jest. Możliwe, że 2 giga RAMu. Tu jakaś pianka zasłaniająca, ale pod tym chyba nic szczególnego nie będzie. Nie, pod tym nic nie ma. Trochę drobnych elementów. Myślałem, że może jakieś układy tu się chowają, ale nie. Tutaj nic nie ma. Więc można zobaczyć, co mamy z tej strony. I mamy tak. Układ Realtek'a, nie kontroler sieci. Drugi układ Realtek'a. I co to są za układy? Ano takie układy RTL 815J-B i Realtek 811H. Ten mniejszy Realtek to na pewno jest kontroler ethernetowy. Ten większy, patrząc po tym, gdzie idą sygnały, też wydaje się, że jest kontrolerem ethernetu. Drugim kontrolerem ethernetu. I tu jest to wspomniane gniazdo, które jest nieobsadzone. Mnie bardzo zastanawia, czy to czasami nie są sygnały, które mogą iść do układu, którego tutaj nie ma, a jest opisane jako U15. Byłoby to bardzo, bardzo interesujące. Są jakieś kondensatory. Tutaj pod tą naklejką coś idzie. Dalej coś idzie do kilku zabezpieczeń. Widzicie te mostki LD. Aż to chyba oderwę, żeby sprawdzić. Jest cała jakby drobnica pod układem, którego nie ma. Czyli pod tym układem. I tak na moje oko wychodzi, że kto wie, może to jest właśnie port 10GB, którego nie ma. I kontroler, który mógłby tutaj być. Z rzeczy, które są ciekawe. Złącza do zasilania, przycisk resetu, USB, prawdopodobnie skrywa jakiś pendrive z bootloaderem, z softem, bo nic innego tutaj nie ma. Nie zauważyłem tak na szybko żadnej pamięci flasha, nic takiego. Kolejne złącza do podłączania wentylatorów, z worka ClearCMOS, złącza LPC, złącza naszych, o właśnie, tego front panelu, wszystko jest zaklejone, dlatego nie udało mi się tego wyciągnąć. I tu mamy jakieś ciekawe złącza jeszcze konfiguracyjnego, front panel. Ciekawe, czy też tu są dostępne jakieś LEDy? Prawdopodobnie tak, zobaczcie, jest opisane jako F-panel satelit i GPIO. Miejsce nam dodatkowy RAM, który nie został w tej konstrukcji obsadzony. Port ATX-owy, nawet jest opisany jako ATX Power, ale elementy nie są obsadzone, bo jest tutaj wersja jednonapięciowa. Druga strona płyty już nie jest taka ciekawa, slot na RAM, ale okej, dobrze, że jest. Można to urządzenie dość prosto rozbudować. Prawdopodobnie kość BIOSu. Jeszcze wypadałoby zdjąć radiator procesora. Okej, odpinam teraz jakby spinki od chłodzenia. W sensie zaciskam je lekko. Ściskam je jakby lekko. Okej, żeby to sobie poluźnić i zdjąć chłodzenie, żeby zobaczyć, co to jest za procesorek. U. Jest nasz procesorek.
i jest tylko mały termopadzik. Mogłoby to być troszkę lepiej zrobione. Cała konstrukcja niejako kryje się w jednym układzie procesora. Prawdopodobnie do softu, tak mi się wydaje, że soft z tego jest. Ty, ale zobacz, to czekaj, niech to. Zobaczcie do tego pendrive'a, jakie grubaśne linie zasilania są poprowadzone. Szerokie jak rzeka normalnie i to tylko zasila pendrive'a. Niesamowite. Też ten pendrive tam wewnątrz też ma konkretnego rozmiaru ścieżki. Widzisz, że nasz? No, prawda, no tak, bo linie D plus D, D minus są wewnątrz i plus minus na jakby na krawędziach. Najprawdopodobniej. Nie, bo to nie ma jakby, no gdzieś musi być system, a tu na tej płycie nie widzę miejsca, jest tylko BIOS. Kość BIOSu znalazłem, więc się ładuje z USB-ka, więc w tym względzie zajebiście, bo jak ktoś padnie, to masz, można sobie wgrać inny system, podłączasz tutaj jakieś pena, nie wiem, z czymkolwiek, z FreeNASem czy coś takiego, odpalasz sprzęt i masz. No, no też można DSM, aby puścić pewnie. Ogólnie jestem bardzo zaintrygowany tą konstrukcją, ale czy wam tylko pokażę na rdzeniu ten taki ślad. Może nie jest to jakiś paluch, ale... Mówisz? Takie jakieś to... Chyba, że... Mały układzik w postaci IT to pewnie jakiś kontroler płyty, bo nie widzę czegoś w rodzaju KBC. Jest też zintegrowany PEMIK od firmy ROM. W sensie Power Management IC, czyli układ monitorujący, zarządzający parametrami zasilania i w ogóle zasilaniem na płycie głównej. Bateryjka, kolejna przetwornica. Bardzo kompaktowa, fajna konstrukcja. Tu jeszcze jest chyba, ty Jonasz, zobacz, bo jak układu jest, i tu prawdopodobnie... Nie, nie, tu są SATA wyprowadzone, tak. Ale tutaj chyba mógłby być... Ethernet 10GB, tak podejrzewam. Że w tej jest jakaś wersja chyba, która ma 10GB. Sprawdzę to potem u producenta. Jakby takie jeszcze coś miało 10GB, to naprawdę potęga. Dokładasz sobie RAMu i można naprawdę tutaj szaleć w takiej małej puszce. Czy ja wiem, to jest Intel J3355, całkiem mocna konstrukcja, jak na takie małe, powiedzmy. No można sobie i dolutować, i dołożyć, bo zobaczysz jeszcze slot i jest jeszcze miejsce do dolutowania i w ogóle dużo rzeczy jest takich typowo, jakby to powiedzieć, pecetowych, bo zobacz, wentylatorów to tutaj można napchać jeszcze 5 sztuk, złącze LPC, cały taki F-panel, taki tradycyjny. Te? Jedno jest zajęte przez wiatrak, wentylator, który tutaj jest czteroprzewodowy, to pewnie z PWM-em. Z ogólnie jestem zaskoczony, że w takim małym czymś udało się upchnąć tyle fajnego sprzętu. Bardzo możliwe, że co najmniej parę wersji na tym wychodzi. Spoko. Bateryjka wielka jak procesor praktycznie. Szkoda, że nie ma tego dodatkowego Ethernetu, ale są dwa porty USB i ciekaw jestem, czy one są zasilane bezpośrednio z proca. Na pewno dobrze jest zrobione to, że ten sprzęt na portach USB ma zabezpieczenia. Widzicie układy D9, D10 i LD i tam jeszcze jest jakiś układzik. Możliwe, że też ma coś wspólnego z USB, czyli jest pełnia zabezpieczonych sygnałów. Tutaj też linia tradycyjna D plus D minus idzie przez LD2. Co ogólnie wypas. Producent pomyślał i się postarał. To jest lepiej skonstruowane niż to panie symulacji. Albo podobnie. No, szczerze mówiąc, jest taka możliwość. Tylko tutaj jak zwykle Synology nadrabia softem, a Terra Master, no to już z masło musiałby się wypowiedzieć. Ja tego jeszcze nie uruchamiałem. Będziemy to w przyszłym tygodniu odpalać. Urządzenie ogólnie będzie przeznaczone do naszego wewnętrznego backupu. Może Jonasz to dostaniesz do siebie, zobaczymy. Bo u mnie dzieciaki biegają, to kurde, zaraz to spadnie, się rozwali. Toż router jeszcze żyje, nikt tam nie włazi do skrytki, do magazynku.
Mam nadzieję, że wam się podobało takie spojrzenie na kawałek sprzętu, który widzieliście dwa razy niejako. Mogliście zobaczyć dwa razy. Raz od tej strony zewnętrznej, ja od aplikacji, a u mnie mogliście zobaczyć, to możecie to zobaczyć od tej wewnętrznej strony. Ja jestem zadowolony, lubię taki sprzęt, który w jakiś sposób umożliwia dodatkowe grzebanie i dubanie w sprzęcie. Można sobie coś dolutować, coś zmodyfikować. Co prawda strasznie na to nie mam czasu, ale ogólnie lubię takie rozwiązania i takie grzebania. I to umożliwia jakąś zabawę. Producent nas nie ogranicza, jak się komuś coś nie podoba. Wyciągacie pendrive'a. Możecie go pewnie jeszcze sfleszować, jak nie, wkładacie swojego z innym systemem do wyboru, do koloru. Może to być FreeNAS lub, tak jak Jonasz wspomniał, może to być projekt Xpenology, który pozwala na uruchomienie softu od Synology. I świat przed wami stoi otworem. Prawdopodobnie można nawet być jakąś wersję Windowsa odpalić. Mam nadzieję, że z masło jeszcze ten sprzęt ma i jeszcze o tym nie wie i się dowie ode mnie i coś z tym zrobi. Będę kibicował, aż odpali na tym, nie wiem, Windowsa 95 albo coś takiego, albo jeszcze może Androida, cokolwiek. Nic. Dzięki, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli nie, to napiszcie. To następne takie, powiedzmy, pokaż kotku, co masz w środku. Zrobię według waszych uwag i skupimy się na tym, co was ciekawi w takim sprzęcie. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.